Urodziłem się 21 sierpnia w 1939 roku. Po tygodniu mojego pobytu na ziemi ojciec został zabrany, zmobilizowany na wojnę. Po 6 tygodniach pobytu na wojnie został ciężko ranny i przebywał długie czasy w szpitalu. Po siedmiu latach zostaliśmy wysiedleni na ziemię odzyskane. Ja dorastając, na mnie spadały wszystkie obowiązki mężczyzny, czyli ojca, i od najmłodszych lat musiałem wykonywać wszystkie prace związane z utrzymaniem domu i tak dalej. Także to wciąż przywiązywało mnie do obowiązków domowych. Nie miałem szans na naukę, nie musiałem pracować, żeby utrzymać rodzinę. Potem wzięli mnie do wojska, w wojsku odsłużyłem 2 lata, wróciłem i tak dalej, ta sama sytuacja. Nie było szans na jakąś naukę. Zacząłem coś myśleć, żeby ułatwić sobie życie. Przecież człowiek się starzeje i potrzebuje jakichś bardziej dogodnych warunków. W końcu przyszedł czas, że musiałem się ożenić, założyć swoją rodzinę i w roku 1979 zmarła moja żona, pozostawiając mi 5 dzieci i dalej od nowa ta sama harówka. I w końcu dalej myślałem, żeby sobie ulepszyć, poprawić życie. Popadła mi Biblia, czyli Pismo Święte, do rąk. Zacząłem się tak jakby przebudzać. Ja potem, jak się wciągłem w to i doszłem do wniosku, że to jest naprawdę mądrość, którą warto znać. I tak, wiadoma sprawa, że nie przeczytałem całej Biblii od razu, tylko ileś tam rozdziałów czy wersetów. No i trzeba iść, bo trzeba iść do pracy, trzeba coś zrobić, tak jak życie nakazuje. No i tak się od tego zaczęło, że każdy wolny czas staram się spędzić z Biblią w ręku. Kiedyś to się mało o Jezusie wspominało, jak się go nie znało, a teraz wiadomo nam jest, że to jest Syn Boży, że po prostu za nas oddał życie, przeszedł męki, wszystko to zwyciężył, istnieje, żyje. Wkrótce się, mam nadzieję, doczekamy, że go zobaczymy własnymi oczami, się z nim spotkamy, będziemy żyli pod jego kontrolą. Tak i teraz żyjemy pod jego kontrolą. Jakieś takie sumienne. Odczuwam takie sumienie, że jak coś źle zrobię, to on mnie widzi, a może i notuje swoim sposobem. I czuję obowiązek, że muszę po prostu wierzyć,
Boga. Teraz mam inne zainteresowanie jak kiedyś. A co tam tego, o to. Teraz nie. Każde słowo, czy wypowiadam, czy coś, to zastanawiam się nad tym, żeby nie obrazić Boga, nie obrazić otoczenia. Odczuwam jakąś taką świętą potrzebę. No to dało mi to wielkie przekonanie, że modlitwa przywiązuje do Boga, a Bóg w tym czasie nam pomaga. I jest takie powiedzenie w Piśmie Świętym, że przybliżcie się do mnie, ja przybliżę się do was. Tak faktycznie to się tak dzieje. No i tak coraz to bliżej. Teraz, kiedy poszedłem na emeryturę, to tu już za późno na karierę. Jest jedna tylko kariera, złączyć się z Bogiem. Być zbawionym. Po prostu daje pocieszenie i jakąś przyszłość, że jeszcze tutaj można. I tak się przywiązałem do modlitwy, że teraz nie tylko to, co sobota w kościele, ale i w domu każdy dzień do pracy nie idę, mam czas, czytam Pismo Święte, czytam książki biblijne różne i to mnie przybliża do Boga. I tak jak mówiłem, że przybliżcie się do Boga, a On przybliży się do was. Trzeba liczyć na Boga i faktycznie jak się liczy na Boga, od czasu do czasu coś się otrzymuje, coś jakaś do głowy przychodzi, jakaś mądra myśl. I jak na razie, aby tego trzymam się po prostu wiary Boga, Pisma Świętego. Po prostu inne życie. To, bo ja tu tak patrzę po ludziach, to jedni się trzymają restauracji, drudzy się trzymają alkoholu, czy inni znowu hazardów grają. To mnie to w tej chwili nie interesuje. Mnie interesuje po prostu święte życie, spokojne. Trzeba komuś coś pomóc, czy normalne życie, spokojne, święte. No i tak tym sposobem chciałbym zakończyć. Nikt z nas nie wie, kiedy nastąpi koniec życia. I tak chcę się trzymać Boga do ostatka.